Dzięki Lechowi zagram na Mistrzostwach Świata w Rosji. Tak. To ja strzelę pierwszą bramkę dla Lecha w tym sezonie lub chociaż będę przy niej asystował. Tak. Mój pobyt w Anglii bardzo pozytywnie wpłynął na mój poziom angielskiego. Już nie odpowiadam na pytania yes, I don't, jak w czasach, kiedy grałem w Zniczu. Tak. Bardzo nie lubiłem mojej ksywy w Zniczu. Ło, wow, jaką miałem. A. Powiedzieć? No. Orangutan. To wiem, z kim rozmawialiście. No nie. Trafiłem w przeszłości na trenerów, którzy we mnie nie wierzyli ze względu na moje skromne warunki fizyczne. Tak. Czuję, że stęskniliście się za mną w Lidze Polskiej, bo po każdym występie jestem zapraszany przed kamery. Tak. Spodziewałem się, że w Poznaniu będzie duża presja ze strony kibiców, ale nie myślałem, że aż taka. Tak. Nie, tu nie. Okej, okay. Dobra. Selhurst Park, obiekt Crystal Palace, to mój ulubiony stadion na Wyspach. Tak. Zawsze jak oglądam mecze Crystal Palace, robi mi się cieplej na serduchu. Nie każdemu strzela się hat-tricka. Tak. Idąc na Wyspy, obawiałem się trochę, że w Championship mnie stratują. Nie. W Nottingham najgorsze było to, że każdy dziennikarz z Polski robiący reportaż chciał zrobić mi zdjęcie pod pomnikiem Robin Hooda. Tak. Jako piłkarz nadal się rozwijam. Tak. Z Majewskich w polskim futbolu to ja jestem najbardziej znany. Tak. Gdy patrzę co rano w lustro, to myślę tak, jestem zadowolony z tego, kim jestem i jaki jestem. Tak. Jaka tam przygoda z piłką? To kariera i nie wstydzę się o tym mówić. Tak. Największy prezes, oryginał, jakiego spotkałem, to Zbigniew Drzymała. Nie. JW? Nie. A no. W Anglii jeszcze inny. Czekaj, myślę. To zaraz pomyślę, poczekaj, zaraz powiem. Wiesz, Maciek? Very może. Very może. No, ja jeszcze a moje... mój tak zwany hometown. Znicz. Tak jest. A, w Zniczu Pruszków, okej. Okay. To nie wchodzimy tam. W Nottingham Forest byłem gwiazdą na równi z legendą klubu Stuartem Pearce'em. O nie. Ale gdybym teraz wszedł do pubu w Nottingham, zostałbym tam przyjęty po królewsku. Tak. Od czasu imprezy w Lwowie nigdy nie zdarzyło mi się zasnąć na kanapie. Nie. Zagram jeszcze w silnej zagranicznej lidze i to dłużej niż przez jeden sezon. Nie. Gdyby nie moje złe wybory, grałbym na Euro 2016 w podstawowym składzie. Tak. Zdarza się, że ludzie pytają mnie, czy jestem rodziną kulomiota Tomasza Majewskiego ze względu na fizyczne podobieństwo. Tak. No i na koniec. Zbieram pokemony. Nie. Mogłeś wykorzystać pomidora, nie zrobiłeś tego. Radosław... Ale nie wykorzystałem, to, no tak. No nie wykorzystałeś, ale jak chcesz, to możesz teraz powiedzieć pomidor. Radosław Majewski. Radosław Majewski był z nami. Piłkarz Lecha Poznań.